Maciej Trojanowski, znany z prowadzenia legendarnego programu Niedowiary w TVN, zmarł 13 października 2023 roku w wieku 72 lat. Przez lata prowadził audycję, w której przybliżał widzom tajemnice i zjawiska, których ludzkość nie zdołała jeszcze do końca zrozumieć. Program ten zyskał miano kultowego wśród wszystkich, którzy interesują się tajemnicami świata i zjawiskami nadprzyrodzonymi. Wiadomość o jego śmierci przekazał na Facebooku jego bliski przyjaciel, Maciej Znajdek, Znaniewski. Wzruszający wpis ukazuje głęboką więź, jaką obaj panowie dzielili przez lata. Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem, spędziliśmy razem kawał życia. Niepewność dotycząca dalszych losów programu Niedowiary jest teraz jeszcze większa, ale słowa Macieja Znajdka, Znaniewskiego sugerują, że strefa 11, w której program był realizowany, nie będzie już taka sama. Wprowadzenie Witam w strefie 11 prawdopodobnie już nie zabrzmi z ust Macieja. Dla wszystkich, którzy chcą osobiście pożegnać się z Maciejem Trojanowskim, ceremonia pogrzebowa odbędzie się 20 października o godzinie 13 w kościele przy ulicy Rynek 17 w Starych Babicach. Maciej Trojanowski urodził się 27 stycznia 1951 roku i przez całe życie był symbolem dociekania prawdy i poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Jego odejście to ogromna strata dla polskiego świata mediów i wszystkich, którzy cenią rzetelne dziennikarstwo. Był magistrem inżynierem chemii oraz absolwentem Politechniki Warszawskiej. Jego zawodowe horyzonty były bardzo szerokie. Dawniej był m.in. dyrektorem firmy zajmującej się dystrybucją win. W 1996 roku zaczął prowadzić kultowy program telewizji TVN Niedowiary, który z anteny zdjęto dopiero w 2007 roku. Audycja powróciła w 2012 roku na antenie TTV. W międzyczasie związał się z Polsatem, gdzie prowadził niemalże bliźniaczy program pod tytułem Strefa Tajemnic. Maciej Trojanowski realizował się także jako tłumacz książek naukowych. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.